Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z Panem Burmistrzem Miasta Koła Stanisławem Maciaszkiem. Tym razem jest to kolejne spotkanie w kolejnej dzielnicy na Kaliskim Przedmieściu. Pan Burmistrz w ubiegłym roku rozpoczął taki cykl spotkań z mieszkańcami. Obiecał Państwu, że będziemy się spotykać i dotrzymuję tego słowa po ubiegłorocznych, tym cyklu spotkań ubiegłorocznym. W tym roku jest to drugie spotkanie. Niedawno było spotkanie na Starym Mieście. Dzisiaj spotykamy się na Kaliskim Przedmieściu. Chcę Państwu przedstawić tutaj oprócz Pana Burmistrza. Dzisiaj jest Pani Daria Skupin, która jest prawnikiem Pana Burmistrza Urzędu Miejskiego oraz Pan Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Pan Grzegorz Smoleński, który, jeżeli Państwo będziecie mieli też jakieś pytania odnośnie spraw rozwoju miasta, postara się na pewno Państwu też odpowiedzieć na te pytania. Chciałbym prosić, żeby pytania były krótkie, rzeczowe. Pan Burmistrz będzie się starał Państwu odpowiedzieć na każde pytanie, myślę. Jeżeli jakieś pytania szczegółowe i dotyczące takich, wiecie Państwo, Państwa indywidualnych spraw, myślę, że można się zawsze umówić z Panem Burmistrzem w poniedziałki, chociaż wykorzystując okazję powiem, że nie jest tak łatwo niestety dostać się do Pana Burmistrza, dlatego że bardzo dużo osób po prostu chce przyjść i w poniedziałek porozmawiać i no niestety są terminy dalekie. To nie wynika z tego, proszę Państwa, tak korzystając z okazji wytłumaczę, że Pan Burmistrz nie chce przyjmować, tylko po prostu jest tyle problemów, jest tylu chętnych do porozmawiania, którzy mają swoje indywidualne jakieś tam mieszkaniowe i inne różnego typu problemy, że no niestety jest ciężko się dostać, ale Pan Burmistrz stara się z każdym spotkać, porozmawiać, a dzisiaj mamy taką okazję porozmawiać szczególnie o problemach tej dzielnicy, myślę, chociaż nie tylko na pewno. Także zachęcam Państwa do takiej rzetelnej dyskusji, do zadawania pytań. Ja będę się starał każdemu z Państwa udzielić głosu w kolejności, tak jak będę widział. Jeżeli się pomylę, to przepraszam z góry, różnie to bywa. Nieraz oko zawodzi. Może Panie Burmistrzu, dwa słowa bym poprosił i możemy rozpocząć. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie, media. Szanowni Państwo, tak jak tutaj mój przedmówca, Pan Mariusz Radwiński, że jest to cykl spotkań, jak nadmienimy na samym początku prowadzenia. Przepraszam. Tego rzędu nadmienię, że będę się z Państwem spotykał. Chcę, żeby sprawowanie tej władzy, Szanowni Państwo, było transparentne, uczciwe, żebyście Państwo wiedzieli o każdej jednej decyzji, jakie są podejmowane w tym mieście. Szanowni Państwo, jestem do Państwa dyspozycji. Proszę zadawać pytania. Odpowiem na każde jedno nurtujące Państwa pytanie, na każdy jeden problem. Proszę zadawać. Proszę bardzo. Odnośnie ogrzewania naszego osiedla, czy są jakieś... Proszę, ja może do mikrofonu poprosić, dobrze? Każdemu będę mu zadał. Chodźmy, czy jest jakaś perspektywa ewentualnego wprowadzenia cieplika, czy w innej formie rozwiązania ogrzewania na naszym osiedlu? Szanowni Państwo, w zeszłym roku żeśmy złożyli projekt do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o aplikowanie środków zewnętrznych, unijnych na tak zwaną kawkę. Mamy przyznane prawie 1 milion złotych. Mieszkańcy będą mogli składać wnioski w miesiącu kwietniu, maju. Tam na wymianę źródeł zasilania, to jest na nowy piec, otrzymacie Państwo po 6 tysięcy złotych. I jak Szanowni Państwo wiecie, podjęliśmy problem, bo na ostatniej sesji Rady Miasta radni podjęli projekt uchwały, że w kraju będzie budowana geotermia. Geotermia co Państwu da? No da urbanizację sieci ciepłowniczej na te osiedla, na których nie ma. To właśnie tutaj na Kalickie Przedmieście, na Płaszczyznę i na Stare Miasto. I Szanowni Państwo, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że ta geotermia będzie wybudowana w przeciągu 3 lat, to myślę, że w przeciągu 5 lat na tym osiedlu będzie centralne ogrzewanie z geotermii. Bardzo proszę mówić do mikrofonu, bo każdy słyszy.
A czy nie będziemy korzystać z tej nitki, która już jest na naszym osiedlu gazowa od 20 paru lat, żeby część mogło miasto dołożyć osobom, a część osoba inwestor weźmie za swoje, czy miasto wezmę, że ja kupuję piec, dużo mi pomaga, żeby tam zainstalować skrzynkę podłączenia. Czy to wykorzystać, czy nie? Czy musi być stamtąd coś ciągnięte? Szanowni Państwo, żeby uzyskać na podłączenie gazu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska pieniążki, są tutaj pewne problemy. Jeśli gaz będzie tutaj wchodził partycypowanie w koszty, nie jest to koszt kwalifikowany i jeśli chodzi o gaz, nie osiągniemy tak zwanego efektu ekologicznego i jeśli chodzi o podłączenie gazu, na pewno Państwo nie otrzymacie zwrotu pieniędzy. Ja chciałem zapytać, czy mieszkańcy ulic po lewej stronie Bogumiła są tylko płacenia podatków, czy w końcu będzie się coś u nas działo? W różny sposób pozwoliliśmy się zgrudzić, a mieszkam ponad 50 lat i nie widziałem, żeby była jakaś inwestycja zrobiona, oprócz tego, że jest płacone tylko. No i jedynie przejdzie ta spycharka, zakryje ten mokrym trochę, jest to do pierwszego deszczu. To jest praca syzyfowa. Za te pieniądze by zrobił kulturów ulicę, która łączy tam miłosną z Bogumiłem. Szanowni Państwo, tak, zgadzam się z Panem, że jest to praca syzyfowa. Koszt, jaki został wydatkowany na równanie tej infrastruktury, na pewno by tutaj się zbilansował i byłaby wybudowana jakaś ulica. Szanowni Państwo, wspólnie tutaj z Panem Mecenas prowadzimy rozmowy z Narodowym Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat projektu budowy dróg lokalnych. I Szanowni Państwo, na pewno w tym roku, w tej części miasta, 2-3 ulice na pewno będą wybudowane. Jest już zakwalifikowana do budowy ulica Cisowa, prawa i po lewej, proszę Pana, na pewno będą też dwie ulice. Mamy nadwyżkę budżetową 1 750 000 i na pewno dwie ulice będą w tej części miasta w tym roku wybudowane. Kilkakrotnie pisaliśmy do Urzędu Miasta nawiązując do tematu budowy ulicy Miłosnej i właśnie tej strony, no nie wiem, w lewej jadąc w kierunku Ruszkowa. Ja mam to pismo, otrzymałam z Urzędu Miasta to jeszcze za poprzedniego burmistrza i rzeczywiście środki były przeznaczone dość spore i naszym zdaniem było to wyrzucenie pieniędzy, bo był tłuczeń przywieziony i owszem, jest równany co jakiś czas, ale jeżeli ktokolwiek z władz miasta miałby ochotę przyjechać się naszymi ulicami, jest to naprawdę dramat. Nie naprawdę tylko dramat. Bo zakładaliśmy sobie kostki na podwórkach. No ja już nie wspomnę o tym, jak te kostki wyglądają. Jak wyglądają powierzchnie naszych aut. Jak wyglądają nasze posesje. Podatki płacimy takie same. Mycie tych aut jest kompletnie bez sensu. Wiem, że w skali miasta może to brzmi banalnie, ale dla nas jest to znaczący problem. I my naprawdę o te ulice, co na pewno jest udokumentowane, walczymy już od długiego czasu. I gdy ja zobaczyłam pismo z Urzędu Miasta od poprzedniego burmistrza, jakie to są kwoty, to mnie naprawdę to przeraziło. Ja mam to pismo, mogę panu burmistrzowi udostępnić i rzeczywiście kolejki do pana są spore, co mnie też cieszy, to znaczy, że jest zainteresowanie wizytami pana burmistrza, bo ja kilkakrotnie próbowałam się zapisać i faktycznie czeka się. Dlatego z dzisiejszego spotkania skorzystałam, przyszłam i bardzo mnie to cieszy. Byliśmy również na spotkaniu w spółdzielni mieszkaniowym przed wyborem pana burmistrza. Też to było pytanie ulicy Miłosnej, też poruszaliśmy ten problem. No jest to naprawdę stara ulica. Ulica Miłosna zapisana jest jeszcze cyrylicą, więc jedna z najstarszych ulic w kole. Czujemy się naprawdę zapomniani. Czujemy się zapomniani i bardzo proszę o to, żeby ktoś z miasta przejechał się tymi ulicami. Tak próbował zrobić taką sobie ulicę. Proszę o pytanie, chociaż tych dwóch ulic, żeby pan burmistrz jest uprzejmy, które pan by, czy może pan nam podać nazwy tych ulic dwóch chociaż? Dziękuję.
Szanowni Państwo, problemy tej części miasta znam. Byłem osobiście wczoraj w części tej miasta, byłem z jednym z mieszkańców, byłem na ulicy Kaszczanowej, Cisowej, Krańcowej i tutaj na Bema. Szanowni Państwo, jeśli się uda w tym roku uruchomić ten program budowy dróg lokalnych, to na pewno będzie to przynajmniej kwota 2 miliony złotych przeznaczona na tą część miasta i będzie to kilka ulic zrobionych. Jeśli się nie uda w tym roku pozyskać tych pieniędzy, to na pewno, proszę Państwa, jak nadmieniłem, 2, 3, 4 ulice w tym roku też będą zrobione. A tak dla już, to jest bardzo wyciężające, które tak powiedzieć, właśnie jedna. Tak, właśnie ulica Cisowa, my nie mówimy, kto jest lepszy, tylko ulica Cisowa, to wciąż mówimy o tej części, a my mówimy tu, gdzie jest... Szanowni Państwo, ja nie będę sam podejmował, spotkam się z Państwem. Macie Państwo tutaj w postaci Pani Radnej, Pana Radnego Delegatów, będę z nimi rozmawiał i ustalimy jakieś ulice. Ale na pewno, Szanowni Państwo, 2, 3, 4 ulice będę się starał w tym roku, w tej części miasta zrobić. Po stronie lecznicy mamy nadzieję, tak? Może nas jest więcej. Może radny odejdzie z naszego okręgu, z tego, że na nich głosowali, nic nie zrobi. Szanowni Państwo, prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Rozwoju. Ja może Pani oddam głos Pani Mecenas i Pani Mecenas odpowie Państwu na te pytania, na jakim etapie są te sprawy. Proszę. Znaczy, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię, bo my rozmawiamy, prowadzimy rozmowy już od kilku miesięcy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i teraz pozostaje tylko i wyłącznie kwestia finansowania, którą my jako urząd wybierzemy. To będzie albo poprzez emisję obligacji. W tej chwili trwa analiza finansowa przesłanych przez nas informacji do banku. Jeżeli ta opcja nie będzie dla nas korzystna, to wówczas będziemy podchodzić do budowy ulic w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, ewentualnie z wykupem wierzytelności. Jest to też bardzo korzystna forma finansowania, jeżeli chodzi o miasto, gdyż tutaj miasto, że tak powiem, nie musi angażować środków, a efekt wykonania ulic poprzez partnera prywatnego no, jest na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze myślę, że w następnym tygodniu tutaj już oficjalnie poznamy stanowisko banku, jaka dla nas forma finansowania będzie najkorzystniejsza. Ja chciałabym zadać pytanie takie konkretne i konkretną odpowiedź w sprawie pana burmistrza. Chodzi mi konkretnie o ulicę Dema. Jest to ulica jedna w tym starszym szkole i chciałam tylko panu powiedzieć, że wielu mieszkańców już poumierało i się niestety nie doczekało. I przypuszczam, że jeżeli po prostu tak to wszystko będzie dalej szło, to my mieszkańcy, którzy obecnie mieszkamy, też poumierali, też nie doczekali. Więc chciałabym po prostu usłyszeć od pana, bo są tak, nie są wyszczególnione. Taki stosowny za wyziemniane jeszcze pan jest jaka do tego biuletynu, co pan wczoraj wydał, czytałam, a nic nie zmieniać na to. My mieszkańcy już tyle lat w tej sprawie interweniowaliśmy i nie ma odzewu. Jeżeli pan był na tej ulicy, to pan na pewno widział, jak tam wygląda. I chciałabym po prostu tutaj usłyszeć naprawdę konkretną odpowiedź. Co do ulicy Bela? Jak to się ma? No, bardzo dobrze pani pytanie zadała. Ja mogę pani odpowiedzieć tak, że tutaj, jeśli chodzi o ulicę Bema, to pani radna wiele razy podnosiła ten problem. Ja mogę państwu, pani dać słowo tutaj, że ja państwu radną przedłożę pani tutaj sugestie. Będę się starał, jeśli nie uzyskam kredytowania z Ministerstwa Rozwoju, to z własnych środków, przynajmniej tak jak tutaj państwu nadmieniłem przed chwilą, 3-4 ulice będę chciał w tym roku zrobić po uzgodnieniu z Państwem. I na pewno, że ulica Bema nie wchodzi jeszcze, nie w planach. Ale ja tego nie powiedziałam, to Pani powiedziała. Ale proszę... nie, ja tylko po prostu wnioskuję z tego, co Pan mówi, bo nasze ulica Cisowa nie jest kompletnie zamknięta, padła proszę Państwa, ja wiem, że ta część miasta była zaniedbywana przez wiele, wiele lat. Nie były tutaj drogi budowane. W każdym razie ja po prostu tak jak powiedziałam, wielu mieszkańców pomierało się, nie doczekało. Ci, którzy właśnie też interweniowali w tej sprawie, wiele z tych lat do tyłu. I no niestety. Dlatego, Szanowni Państwo, proszę Państwa, problemy tego miasta, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, są olbrzymie.
Proszę Panią, spotykam się z mieszkańcami na ulicy Objazdowej. Jest wykop wolny, nie ma chodnika, nie ma drogi. Mogę tutaj Państwu przyrzec, że naprawdę podejdę bardzo konstruktywnie, merytorycznie, jeśli chodzi o tą ulicę Bema. A jeszcze chciałam powiedzieć, ulica na przykład Cisowa, to ile lat istnieje ta ulica? 15 może góra, może... Ale przed chwilą powiedziałem, że podejdę naprawdę... Dobrze, proszę Panią, to na pewno wsłuchuję się teraz w głos Pani tutaj wypowiedzi i na pewno ulica Bema znajdzie się tutaj w tym wykazie. A w ogóle według jakiego klucza Państwo dokonujecie wyboru? Szanowni Państwo, no, klucz jest prosty, no, żeby usprawnić pewien ciąg jezdny, komunikacyjny, żeby to było sprawnie, ten Kowalski się poruszał. No i spatrzymy na ten dróg. I na pewno mogę tutaj dać Pani słowa honoru, że ta ulica Bema będzie tutaj traktowana priorytetowo. Niech Pan Jaśminową zobaczy. Tą część lewo. Po deszczu. Teraz to niech Pan nie zapomni budów głównych mówi. Mówiliśmy o tym też w roku. Ale już, Szanowni Państwo, powiedziałem, że wszystko zrobimy tutaj wspólnie z pracownikami tego urzędu, żeby pozyskać te środki. Chciałbym na rozwój tych dróg lokalnych przeznaczyć kwotę 7-8 milionów złotych. Szanowni Państwo, jeśli będzie powiedzmy na tą część miasta przeznaczona 2 miliony czy 2,5, można naprawdę kilka dróg dobrze zrobić. Ja się wsłuchuję do wypowiedzi, że jednakowoż nasze są najstarsze. Bo jeszcze w języku rosyjskim były pisane hipoteczne sprawy. Mają ponad 100 lat. Ale Szanowni Państwo, powiedziałem przed chwilą, przynajmniej 3-4 drogi w tym roku będą zrobione w tej części miasta. Zgadzam się, ma Pan rację. Ma Pan rację, oczywiście, zgadzam się, proszę Pana. Ale tutaj dałem słowo honoru, że ulica Bema będzie traktowana priorytetowo w tym roku. Ja to przyjmuję, jest mi bardzo przykro z tego tytułu, ale mogę Panią tutaj zapewnić, że podchodzę do tego bardzo poważnie i nie lekceważę tutaj Pani szkół. No, Szanowni Państwo, no, jeśli tak jak Pani Mecena zadzwoniła, powiedzmy, że za okres 2-3 tygodni okaże się, że mamy te pieniądze, że możemy partycypować, dostaniemy, to Szanowni Państwo, spotkam się z Państwem i wyznaczymy 5, 6, 7 ulic i zrobimy tę ulicę. Panie Burmistrzu, chciałem zapytać, jak to wygląda sprawa śmieci? Dlaczego Pani żąda od nas 16 zł za tonę, a gmina ma go 8 zł? Babia 12. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, w miesiącu, nie pamiętam kiedy to było, w grudniu chyba, wymieniłem Pana Prezesa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, powołałem nowego prezesa, Pana Andrzeja Pogodę, żeśmy dokonali pewnych takich gruntownych zmian organizacyjnych. I Szanowni Państwo, jestem z tego dumny, bo po przeanalizowaniu i po dokonaniu pewnych takich spraw organizacyjnych podjąłem decyzję, że opłaty za odpady komunalne nie wzrosną. Wymaga to wiele tutaj takich trudnych decyzji. Będę chciał, żeby ta firma od miesiąca lipca sama tutaj świadczyła usługi w mieście Kolew w ramach in-house'u. I Szanowni Państwo, tutaj strumień pieniędzy do tej firmy na pewno będzie większy. Jak żeśmy ostatnio się analizowali, to nawet może dojść do takiej sytuacji, że te odpady, jak dzisiaj kosztują
11 zł od mieszkańca, od 1 lipca, bo przeciętny Kowalski zapłaci 10 zł. Nawet jestem skłonny tutaj obniżyć cenę tych odpadów. Wymaga, tak jak powiedziałem, trudnych, ciężkich, przemyślanych decyzji, pewnych takich posunięć ekonomicznych. I twierdzę tutaj, że pan prezes tutaj stanął na wysokości zadania. Proszę wziąć pod uwagę, że odpady komunalne od 1 stycznia w Koninie, gdzie my dostarczamy na gospodarni, cena wzrosła, szanowni państwo, prawie o 50%. A miały gdzieś dodać kolejne projekty na kopiu? Będą, proszę panią, będą. Ale odpowiedzi nie wiem, szanowni państwo, ale wiem, że będą na pewno. Podpisałem jakieś tam, podpisałem te dokumenty, ale odpowiedzi nie wiem. Nie pamiętam i nie będę tutaj państwa wprowadzał w błąd, ale na pewno te pojedynki się pojawią. Panie burmistrzu, ja może zabiorę głos. W ubiegłym roku, to już teraz kwietniu minęło, jak jest zbyt się spotkanie, obiecał pan zająć się żywicą Kasztanową i Jaśminową. To są ślepe ulice i rurociągi wody też są ślepe. Tam od czasu do czasu, raz na jakiś miesiąc, dwa przyjeżdżają z wodociągu, spuszczają wodę i na tym się kończy. I w dalszym ciągu jest woda nie do picia. Miało być połączenie między Kasztanową a Jaśminową, żeby to ta woda miała jakiś obiec. Do południa kultury nie ma, bo są w pracy, ta woda tu wszędzie stoi. Mamy, proszę pana, panie burmistrzu, zamiast połączenia mamy podwyżkę wody. No, za tym idzie kanalizacja, za tym jakość wody jakaś. Proszę zobaczyć, jaka woda jest w Kościelce. Odepnijcie nas od tych kąskich wodociągów, podłączcie, tu jest bardzo blisko tego Zdoba i będziemy mieli dobrą wodę. No, proszę pana, nie chciałbym takich trudnych decyzji podejmować. Temat, który pan teraz przedstawił, to zagadnienie, nowy prezes, pan Sobczak, zna i proszę pana, na pewno na początku kwietnia tym tematem się zajmie. Proszę. Panie prezesie. Można? Ja bym prosił o ciszę. Kwituję w dzielnicy Kaliskiego On już skończył wykład. Dziękuję. Szanowni państwo, ja mogę coś na temat budowy ulic powiedzieć. Wszyscy macie rację, lewica i prawica. Ale cofnąć trzeba się do tyłu minione kadencji. Zamiast inwestować w ulicę, był inwestowany tak zwany truposzczak finansowy, nazwany folwarkiem rodzinno-familijnym. Dąbska Leśna, tam ekipa pracowała. I świętej pamięci, szkoda, że świętej pamięci się nazywał były radny z energetycznej Powietrzyński, zaplanował wprowadzenie CBA i CBS. Tam są pieniądze na budowę ulic. I tu żaden burmistrz, żaden radny tego nie przeskoczy. Żadnej nawet wsi nie ma. Dla przykładu powiem, w sposób uczciwy, obiektywny i odpowiedzialny. Gmina Osiek Mały ma wszystkie asfalty we wszystkich wsiach. I już teraz robi drugi nakład, jeżeli chodzi. Weźmy teraz gminę Kościelną. Ja znam cały powiat na przyciśnięcie zawodu. Szanowni państwo, musicie wiedzieć, że ja 18 lat walczyłem o budowę chodnika do katolickiego cmentarza i sprawa już wszystkim wiadomo w powiecie, ponieważ kserokopię wysłałem, oprócz Głodawy do wszystkich gmin. I wylądował chodnik w Kuli u jego ekscelencji księdza biskupa, za co wyskoczyłem, zostałem wrznięty w wybory. No trudno, ale tak się stało, to jest prawda. I powtórzę więcej, to są zaległości z ubiegłych kadencji. Nikt tu nic nie zrobił. Jak ja mam zrobić, to proszę kandydować. Jak ja mało w tej dzielnicy zrobić, począwszy od Kuszyńskiego, miałeś kanalizację,